Kochani, dzień dobry w kolejnym vlogu, to jest trzeci vlog, witam Was rano. Zaraz się przebieram, słuchajcie, w mój strój po domu, czyli w taki piękny dresik i wełniane skarpety. Przebieram się i kochani, zaczynamy tego vlogmasa od sprzątania, robimy porządki. Mam dzień wolny, więc postanowiłam zrobić wszelkie porządki, już takie konkretniejsze na święta. Ja też nie robię jakichś wielkich porządków, nie spodziewajcie się wyciągania z szafek i tak dalej. Szczególnie, że my jesteśmy w trakcie jeszcze remontu, więc całą kuchnię i tak będę musiała umyć. Więc wiecie, ja tego nie będę robić 5 razy, bo to nie ma sensu, ale kochani, na pewno zrobimy takie porządne porządki, wyszorujemy łazienkę, różne takie rzeczy i dzisiaj Was zabieram ze sobą, postaram się Wam pokazać, też pranie muszę ogarnąć, no jest trochę sprzątania. Dzisiejszy vlog ma, słuchajcie, to jest sprzątanie, bo jak dzisiaj zacznę i zrobię część, za jakiś czas zrobię część, to będzie dużo lepsze niż 2 dni brać wolnego na przykład, jak kiedyś pamiętam moja mama brała, żeby wysprzątać cały dom, wiecie o co chodzi. Więc ja po prostu staram się to robić na raty, postaram się teraz posprzątać dokładnie, żeby później było mniej tego sprzątania, no i tak wiecie. Więc dajcie znać, czy wy sprzątacie tak, wiecie, wszystko na raz, czy też to robicie na raty. Okien dzisiaj nie umyję, ale to Rafała muszę zaciągnąć, ale to w któryś weekend. Jak będzie w miarę pogoda, no ale zobaczymy. No ale ja się przebieram, kochani, i zabieram Was na sprzątanko. Mua! No i kochani, jestem ubrana, widzicie, tak świątecznie, ale jednak na ramionczka, bo mamy ciepło w domu. No i słuchajcie, tu się dzieje. To jest jedna część. Na stole jeszcze trochę rzeczy leży i tak dalej, więc trzeba to ogarnąć, bo przez kilka dni sporo się nazbierało, więc ja Was dzisiaj zabieram do mojego sprzątania. Proszę, nie przyjmujcie się kuchnią, jak wygląda, bo ona jest dosłownie w trakcie składania. Natomiast nie wiem, czy my się przed świętami weźmiemy za to i to zrobimy, bo no po prostu nie wiem, powiem Wam szczerze. Nie wiem, czy ja chcę się pakować przed samymi świętami, w przerzucanie wszystkiego, więc wiecie, chyba tak zostanie. No ale trzeba to posprzątać i ogarnąć, więc serdecznie Was zapraszam, no i ogarniamy. Ale lepiej wpuszczę jakąś muzykę. Słuchajcie, puszczę sobie świąteczną playlistę i będziemy sprzątać. Łazienka nie jest duża, ale wstawiamy pranie. Ja już je mam w zasadzie już mam je wsadzone, więc to też jest spoko. No więc po prostu puszczam pranie i idziemy dalej. I słuchajcie, jak szukacie jakiegoś dobrego płynu do kukania, to ja Wam bardzo polecam Kokolino, ja jej często na promocji łapię i robię sobie zapasy, bo jest po prostu świetne. Pomarańczowe, niebieskie, żółte, wszystkie kolory właśnie, ja bardzo je lubię, one pięknie pachnie i powiem Wam, że pranie pięknie też pachnie. Och, no pycha, po prostu coś cudownego. Idziemy dalej.
co, czas na szybkie śniadanko. Ja mam dzisiaj mus owocowy z obolowo. Ja go kupuję albo w Biedronce, albo w Lidlu. No bardzo fajne to jest fajne jak chcesz coś szybko zjeść. I to jest z owoców. I słuchajcie, to jest przeciel z jabłek 83%, przeciel z brzoskwini 17% i tyle. Koniec. Więc nie ma nic, wiecie, nic innego, żadnych dodatków. To jest po prostu mus. No i jest genialny, powiem wam, że jest genialny, jest dobry w smaku. Ja bardzo lubię owoce, więc chętnie to jem. Szczególnie, że to bardzo prosto wziąć, więc jak ja wiem, że gdzieś jedziemy, a nie będzie za bardzo czasu, no to zawsze biorę to. Kochani, ściągnęłam pranie, mam nowe pranie do powieszenia, wstawiłam kolejne i powiem wam, że jest nieźle. W miarę to jakoś wygląda. Została jeszcze łazienka, w sypialni trochę ogarnąć kilka takich rzeczy, ale myślę, że spokojnie damy sobie radę. Damy radę. Dzisiaj planuję to wszystko tak zrobić, w miarę żeby było właśnie ładnie, czyste, żeby już tego pilnować bardziej. I powiem wam, że miałam gdzieś puszkę, taką ładną, świąteczną puszkę na ciastka i powiem wam, że ja nie mam pojęcia, gdzie ona jest. Jak Rafał przyjdzie, to muszę go zapytać, czy on pamięta, gdzie my ją wsadziliśmy. I mam nadzieję, że my jej nie wyrzuciliśmy. Mam szczerą taką nadzieję, że tak się nie stało. Może jest gdzieś w łóżku schowana, ale też wątpię. Ale to już Rafał przyjdzie, to będziemy myśleć i kombinować. No a tak to teraz biorę się za pranie. Puściłam sobie w tle Vlogmasa, może trochę widzicie Pannę Joannę, bo też jestem ciekawa, jak i u innych to wygląda, więc po prostu lubię oglądać Vlogmasy, więc je oglądam i się po prostu z nich cieszę. No i co? Dobra, biorę się za pranie, chwilkę odpocznę, może się kawy napiję, o to był dobry pomysł. Siedziemy, kawki się napijemy i trochę sobie pogadamy, a teraz się biorę za to pranko. Thank you.
Wczoraj, kochani, chwilę odpoczęłam, posiedziałam. No i myję się ostatnie, przedostatnie mycie, ale już tam te rzeczy, które są, to już po prostu wsadzę i one będą, wiecie, gotowe. Po prostu będą czekały, aż się uzupełni zmywarka. Natomiast ona się myje. Tu jeszcze sobie wieczorem odkurzacz przyjedzie. No ale tak naprawdę ogarnęłam wszystko. Dajcie znać, czy zmotywowałam Was trochę do posprzątania i do ogarnięcia. Szczególnie, że ja nie ogarniałam jakoś nie wiadomo jak. Ja Wam od razu Wam powiem, że to nie jest tak, że wiecie, że ja robię takie mega, mega porządki i poczekajcie, sobie usiądę. O, że wiecie, że właśnie robię jakieś takie nie wiadomo jakie porządki i nie wiadomo jak sprzątam. Bo za kilka dni, czy w przyszłym tygodniu pomyję sobie fronty w szafkach, wiecie, takie rzeczy, bo warto takie rzeczy robić kilka razy w roku, więc ten, ale wiecie, zrobiłam taki generalny porządek, jest czysto, za kilka właśnie dni, czy w przyszłym tygodniu, to zaraz, mamy piątek dzisiaj, no ale zaraz po prostu za kilka dni sobie zrobię kolejne i tak wiecie, po trochu lepiej niż zrobić lepiej to na raty, mam wrażenie, przynajmniej mi, mam wrażenie, że lepiej to zrobić na raty niż sprzątać to wszystko naraz i wiecie, się umęczyć, chociaż ja i tak się powiem, że jakby tu męczyłam. Taki trochę się nachodziłam, trochę się nasprzątałam, naschylałam różnych takich rzeczy, więc tak. Też planuję jeszcze może dziś jeszcze zrobić lodówkę, ogarnąć, ale to jeszcze na pewno, jeszcze dzisiaj to zrobię, tak. Powyrzucam rzeczy, które trzeba i to zrobię, żeby to można było już ogarnąć, żeby te zakupy, które przyjdą w przyszłym tygodniu albo w zasadzie to chyba jutro pojedziemy na zakupy, tak mi się wydaje. Albo w poniedziałek, no to żeby to wszystko właśnie co będzie, to żeby już było w czystej lodówce, bo też warto raz na jakiś czas, więc jeszcze się z Wami nie żegnam, ale taki mały update, teraz biorę się za kolację, robię makaron po azjatycku z kurczaczkiem, więc Wam pokażę jeszcze co i jak, no i zobaczymy jak tam z tą lodówką, chyba nie będę Wam pokazywać jak tą lodówkę myję, bo tam są różne rzeczy, które trzeba już powyrzucać. A ja się tak zbieram, do tego i zabrać nie mogę, więc na pewno trochę Wam pokażę, ale nie wszystko, nie będę Wam szczegółów pokazywać, bo lepiej nie, ale wiedzcie, że jeżeli macie syn w lodówce, to nie jesteście jedyni. Ja też jestem, z Rafałem jesteśmy, więc łączmy się w tym i posprzątajmy razem, nie? No i zmywarka strasznie buczy z tyłu, jejku, nie da się, ale dobra, odezwę się, jak dopiję kawkę, zrobię jedzonko, zjemy i ogarnę lodówkę. No i kochani, ogarnęłam wszystko, więc jak widzicie, moje świąteczne porządki, część pierwszą jest już. Powiem Wam, że przyjemniej jest tak, jak jest się w domu, w którym jest czysto, jest tak przyjemniej, więc jest to takie fajne. Dajcie znać, czy Wy już się braliście do porządki, czy jeszcze nie, czy w ogóle planujecie to robić, czy nie. Jak widzicie, ja jestem cała nieogarnięta, ale planuję wziąć dzisiaj długą kąpiel i odpocząć. Mało dzisiaj mówiłam, bo dużo robiłam, ale myślę, że to jest taki filmik, taki vlogmas, gdzie po prostu Was zachęcam do ogarnięcia wokół siebie przestrzeni, nie? Może niekoniecznie masz cały dom do posprzątania, ale na przykład swój pokój, to też jest spoko. Więc zachęcam Was, bo jest naprawdę przyjemniej w takiej atmosferze, gdzie po prostu jest czysto, jest chludnie, więc jest fajnie. No i mniej roboty później, nie? Jak sobie to podzielimy, no to będzie tego po prostu dużo, dużo mniej. Więc jeżeli podobał Wam się taki vlogmas, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrybowania tego kanału. Żeby być na bieżąco, kliknijcie sobie w dzwoneczek obok przycisku subskrybuj, wtedy dostaniecie powiadomienie o każdym nowym filmie na tym kanale, a w tym miesiącu będzie ich bardzo, bardzo dużo, więc serdecznie Was zapraszam, zachęcam. No i kochani, co?
Trzeci vlog ma za nami. Jak na razie idzie nieźle. Cieszę się bardzo, że je robię. No i mam nadzieję, że mi się podobało. No i kochani, do zobaczenia mogę powiedzieć jutro. W następnym filmiku jutro, więc buziaczki i do zobaczenia. Pa!